Witam, witam. Czas na trzeci dzień turnieju. Pięciogwiazdkowe podbite ulepszenia bez żółtego. Szybki spoiler. Ciekawa wojna się szykuje. Bijemy się z sojuszem We Are Groot. Są bardzo mocni. I gdyby to nie był szturm, to raczej to byłaby mega ściana. Natomiast my jesteśmy mocni na szturmie. I to może być wyrównana walka, więc jeśli oglądacie turniej, czekajcie, bo za kilka godzin będzie dodana wojna. Sam jestem ciekaw, jak nam pójdzie. Do tej pory codziennie w turnieju jedna porażka i to za każdym razem w pierwszej walce. Natomiast obrony się dźwignęły. Jest C, weszła seria wygranych i brakuje właściwie jednej wygranej do B, więc zobaczymy. Może nie będzie takiej tragedii, ale tego jeszcze nie wiemy. Zobaczmy, kto pierwszy. Ok, kreskówki i Fara. Tu problemem może być dezaktywacja Sartany. W teorii ten skład może i by nie był zły, ale zastanawiam się, czy nie wolałbym zielonymi pójść. A tylko wtedy... Aha, bo mogę im blokować podbicia. Dobra, a mogę zrobić to inaczej. Mogę zabrać Hator. Konstrukty. Tylko muszę ratować Evelyn. Więc dajmy tu Evelyn. I może coś takiego. Liściu bije ostatni. Wiem, na Farę mógłbym pójść fioletami. Ale pierwszego dnia mieliśmy przykład, ile fioletów załadowałem, jak szedłem fioletami na Farę, więc idę zielonymi. W razie czego, może mnie Forces uratuje. Ok, no i już widać, że te fiolety faktycznie byłyby spoko wyborem. Jest ich dużo. Mam czwórkę od razu. A zielone mogę składać też na... Chyba. Mam nawet diament fioletowy od razu. Może pójdę po ten diament. I tak muszę coś tu zielonego jeszcze wpuścić. A załaduję na pewno Forsysa. Sartana uderzy właśnie w niego. Ok, mam czwórkę zieloną. Tylko teraz... Jak Sartana walnie, to może mnie dezaktywować. I to w teorii nie powinien być problem, ale muszę iść po 9 zielonych. Hator się odpali, ale to też nie powinien być jeszcze problem. Oczywiście weszła dezaktywacja, więc tu muszę się śpieszyć. Hator da manę. Oczywiście. Teraz tak, lewej strony mogę nie zdjąć. A tu są wszędzie te uniki. Natomiast muszę bić w tą stronę. Ale nie załaduję mojej Hator. A może bym bił przez środek, tylko jej nie nałożę statusów. Dobra, muszę zaryzykować uderzyć tu. Ale i tak nie załaduję Hator. Nie ma dużo fioletowych, więc pytanie, czy nie jest w tym momencie groźniejszy Skywalker niż Fara. Ale ruch, który robię, może wpuścić dużo klocków. Dobra, muszę ryzykować i bić tu. Ok, tam weszły dezaktywacje. Mają podbite, więc w teorii mógłbym liściem na początku uderzyć. Ale chyba wolę im jeszcze obniżyć obronę. Dobra, i teraz liściu. Ma rdzeń. Jest obniżenie obrony. Sartany chyba nie zdejmie. Tak myślałem. Sartana uderzy jeszcze raz. Dobra, czy jestem w stanie ją jakoś wybić? Fioletem nie. Forces i Hator mi zaraz zginą. Dobra, idę w combo. Może przyjdzie zielony i ją dobije. Okej, bit. No tu powinienem zielonymi dobić Skywalkera. Chciałbym zrobić... Aha, w sumie mogę pójść po dwa zielone. Przynajmniej załaduję liścia i Evelyn.
No to jest dobre pytanie, Dobra, zróbmy tak. Wprowadzę sobie więcej tych zielonych. I załaduję wszystko, żeby zaspecować. Nawet jeśli Hathor odpali się jeszcze raz, to też nie powinien być duży problem. O ile Skywalker nie będzie nadpisywał efektu, a nie będzie tego robił. I teraz zobaczmy, jaką siłę ma Liściu już przy obniżeniach i podbitym życiu. Niestety ma tylko jedno podbicie na sobie. 1700 i 600, no 2300, całkiem nieźle. I teraz mogę czekać, on tam będzie się krwawił. Dobra, i tu mam klocki ładujące Liścia i to jest wygrana. Evelyn może nie ustać. Okej. Ustała jakimś cudem. Porobione. Banshee, ciebie znam. Nie wiem, to jest Legacy? Last Hope? Last Hope. Ok. Dobra, lecimy dalej. Walka numer 2. Luna. Luna, kochana Luna. Dobra, dezaktywacja ładunkowa by się przydała. Hathor mogłaby zostać, żeby chronić przed tańcem. Czyli mamy dezaktywację. A właściwie to mógłbym tu nawet hipkiem pograć. A przed kim chciałem się Hathor bronić? Przed upiorem. Aha, dobra, no to hipkiem bym nie mógł w teorii. Dobra, do wyboru mam zielone albo... Czerwone, nie czerwone, zielone albo niebieskie. Dobra, to czekajcie. Ty chronisz przed ścinaniem many, może coś takiego. Trzeba mu dać talenty. No dobra. I co mamy? Jeden niebieski na kilka sposobów. Dwa niebieskie. Dobra, to może trzy niebieskie. Nie. Za dobrze by było. I teraz cała prawa strona jest odcięta. Czy wejdzie do czwórki niebieskiej? Nie. Jezu. Bo potrzebuję teraz najbardziej albo fioletu, albo czerwonego. To zróbmy tak. Olać ten niebieski. Może i tak sam się złoży. Dobra. Jestem w stanie Reja przygotować. To muszę najpierw pójść po Reja. Poszedłbym jeszcze po Hathor. Kurde, gdyby Rej teraz dał manę, byłoby idealnie. Mam też te niebieskie po drugiej stronie. I zastanawiam się, czy wymusić tą lunę, czy nie. Bo niestety składając czerwone na pewno odpalę jeszcze raz Obakana, ale chyba on nie powinien mi nikogo zdjąć i nie powinno pójść większe combo. Ryzykuję tylko, że Rey mógłby jakimś cudem załadować się na drugi ładunek, czego bym nie chciał. Nie no, Reya muszę zatrzymać na lunę. Chociaż mi się podoba ten ruch, bo ustawia czwórkę niebieską. Dobra, zobaczmy, czy da manę. O, dzięki, Rey, jesteś naprawdę fantastyczny. Ech, o, super. Dobra. Chyba jestem w stanie załadować Forsysa. Git. I teraz. Wystarczyłaby mi trójka niebieska, mam wrażenie.
Git. I chyba. No właśnie, chyba wolę Lunę zostawić. Bo i tak nie będę tracił teraz many. Ile ty odbijasz z kontry? 110. No to popitem nie mogę w ciebie bić. Muszę spróbować zrobić tak. Dobra. Prawie dobrze. Teraz tak. Upiór nie dostanie leczenia, bo jest daleko od Luny. Więc dobijmy oba kana. Luna nie jest w stanie ścinać many na trzech postaciach w tym momencie. Oczywiście strzelili sobie w te, które nie są chronione, no bo jak mogłoby być inaczej. Dobra. Prowokacja w teorii nie jest mi już potrzebna. Ale mógłbym złożyć fiolet. Natomiast pójdę na początek po czerwony. Dobra. Dezaktywujmy to. Badziewie. Oczywiście odpalą się jeszcze raz. Ale trudno. No tu już powinna być wygrana. Ok, będzie raj znowu gotowy. Porobione. I walka numer 3. Ok, tu w teorii nic wielkiego. Są postacie mocno bijące. W teorii nie powinienem brać prowokacji nad Yao Chan. Chyba, żebym zablokował jej pomocników. Co mogę oczywiście zrobić postacią księżycową. Dezaktywacji zupełnie nie potrzebuję. A to zróbmy to właśnie przy pomocy postaci księżycowej. A chociaż jedna zielona. Tu mnie kusi, żeby w ogóle pójść czerwonymi. Ale dobra, niech będzie Lunar. I pójdę w ten sposób. Póki Lunar będzie żył, to Diao Chan nie jest w stanie wykradać pomocników. Dojdźmy do czwórki czerwonej. O, mamy diament. Też spoko. No to pójdę po diament. Może uda się wymusić Galapago. No średnio się uda, chyba że trzy klocki stawię. No mogę cztery żółte puścić. Bo czerwony diament daje mi dojście do żółtego diamentu. Ale ja potrzebuję, żeby Galapago uderzył w Forsysa tylko. Dobra. Nieźle biją. Diao leczy wszystkich. Kurde, wszyscy mają podbitą obronę teraz. Sporo podbić. Dobra, zaryzykuję, że tu mi wejdzie niebieski na dole. Okej, jest. Git. Aj, nie ładujcie jej. Dobra. Wypadałoby wybić tą stronę. Tylko to może się nie udać. Dlaczego tą? Bo muszę się załadować ponownie. Iskierka mnie uderzy. Ale w sumie, ile mam rund blokady? Dwie tury. To w teorii mogę wymusić iskierkę, byle ona uderzyła przed kajdanem. To zróbmy tak. Zawsze zastanawiam się, którego pierwszego. Dobra, ty pierwszy, bo słabiej bijesz, a mocniej obniżasz. I ty drugi. Dobra, i teraz tak. Mam trzy niebieskie na pusto. To jeszcze mnie nie urządza. Gdybym miał cztery. Okej, ale będę miał dostęp do kolejnych. To zróbmy tak, niech iskierka uderzy. Okej, mam nadzieję, że go dobiję, bo on nie miał się teraz ładować. Git. I tu mam kolejne niebieskie. To bolało.
Ty najpierw wykradasz, później bijesz. Nie, kopiujesz. Dobra. To trzeba załadować prowokację. To uderzy mnie tylko w prowokację. Wykradnie sobie statusy, ale niech sobie wykrada. Byleby mi postacie przeżyły. Aha. Nie przeżyją bordzeń. I prawa strona jest zupełnie odcięta. Mam tutaj ruch. Ciekawe, ile będzie odrodzeń. Dzięki, że tylko tyle. No i tu powinna być kontrola, a plansza jest opór sucha, ale tu może się uda do czegoś dojść, git. No to jest porobione. I walka numer 4. Znowu kreskówa. Jest Timius. A co ta sowa robi? Wszystkich bije na średniej manie. Jeszcze będę krwawił. No teraz pytanie. Czy Rej, czy Kong? Chyba Rej. Tak, muszę mieć tu czyszczenie albo blokadę statusu. Kajdan mi przeszkadza. No w teorii Kong jest w stanie ochronić przed Timiusem, ale nie wiem, czy tu dożyje. Bo może dożyje. Jedziemy. No, znowu taka obfitość. Okej, czy wejdzie czwórka niebieska z dołu? Nie. Nadal mogę jej szukać. Problem jest taki, że nie mam dużo czasu, żeby wymusić Babakana. Powinienem puścić klocki w niego pionowo. No i muszę to zrobić. Dobra, mam czerwone. I mam nawet czwórkę niebieską. To pójdźmy na początek po tą czwórkę. Zobaczymy, ile tu przeżyje. I znowu mam tą samą sytuację. Nie chcę zabić sobie postaci. Ale zaryzykuję. Okej. Teraz trzeba wymusić Timiusa. Problemem będzie ciemnopierz. Bo nie mogę zaczekać. A może nie będzie problemem. Dobra, zróbmy tak. Git. Dobijmy tego niebieskim. Okej. Obakan sobie zdjął jedną postać. To nie jest problem. I teraz ciemnopierz odpali. Aj. Bez sensu. Pośpieszyłem się z kliknięciem. Powinienem nie odpalać jeszcze prowokacji. Bo trochę strzeliłem sobie w kolano. Dobra, jestem w stanie ich trochę poblokować, dezaktywować, zwał jak zwał. Czy to starczy na Obakana? Na Obakana nie. Ale niebieski klocek może starczy na ciemnopierza. Mam dwie tury. Mam dwie tury. Dobra, Obakan powinien też zginąć od tego niebieskiego i porobione. I ostatnia walka. Okej.
No, Hator i postacie księżycowe. Tfu, nie księżycowe, sorry, Trzech Królestw. Dobra, a trzeba olać temat i zrobić to po staremu. Zróbmy tak, i kto będzie medykiem? Hator też u mnie? Czy jednak czyszczenie statusu w razie gdyby Changa uderzyła? Chyba zaryzykuję i zagram z Hator. Jedziemy. Dobra, zróbmy ten ruch. Pojawiają się dostępy do niebieskich, ale tak w taki sposób, którego nie chciałbym robić. I każdy wymaga dosyć dużo, bo muszę grać przez Ciemnopierza, później przez Richarda. Nie, dwa razy przez Ciemnopierza. Muszę poszukać czegoś innego. O, masakra. Dobra, ale zdążę odpalić Hator przed Changą, to jest plus. Przydałyby się fiolety. Dobra, na razie muszę zrobić tak, z tym, że Changa mnie tu nieźle zmasakruje. Nie wiem, czy gargulec mi to ustoi. Trzy fiolety. Kurde. A może nie pójdzie kaskada? Dobra. I mamy prowokację. I będę miał niebieskie. Ile rund masz jeszcze odbicia? Jedna. Git. No to pytanie. Czy chcę odpalić Richarda, czy Ciemnopierza? Powiedzmy, że Richarda. I powiedzmy, że nie wejdzie kaskada. Dobra, nie nałożę efektu Perseuszem. Cholera, nadal jest sucho i to strasznie. Ile rund blokady? Ostatnia. To nie mogę dostać tu kaskady. Muszę przyjąć tego speca. O, naprawdę. Skurczybyk. No bez jaj. Oczywiście zapomniałem o tym, że załadują się, bo dostaną manę. Dobra, trzeba zrobić tak. Ważne, żeby weszło obniżenie na lód. Na dwóch postaciach weszło. Ale Hator przeżyje. O kurde. To jest niezły psikus. No to mamy znowu niebieskie załadowane. Ale czy moglibyście mnie nie zabić? Weź uderz w hipka teraz, żeby wszystko mi przeżyło. Stop. Uff. Dobra, hipka mogę na razie nie odpalać. Spróbujmy, ty zginiesz. 730, tak. A ten musiał uniki, nie? No dobra, Richard może wybić mi góra jedną postać. Czy tu niebieski się pojawi? Nie. Potrzebuję pilnie tego niebieskiego. Hipka specjalnie jeszcze trzymam. Tak, żeby trzy niebieskie mi załadowały wszystkie karty. O, demy. No, Bessie. Musiałby uderzyć w hipka i go nie zabić. Ale tak się. Okej. Nadal mam jedną turę. O, kurde. Dobra, dobiję go. Porobione. Ale to była walka. Dajcie łapę w górę. Udało się zrobić komplet. Jest najlepszy 1%. Także codziennie trochę wyżej. I mamy obronę B. Także jest postęp. Dajcie znać, jak wam poszło. Dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się.
Do zobaczenia.